Wyobraź sobie, że jest rok 1915, a ty pracujesz w firmie Root Glass Company w Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia do twojej firmy przychodzi list, w którym znajduje się brief konkursowy. Brief, który zawiera wytyczne do stworzenia nowej butelki dla popularnego napoju. Ten brief zawiera 3 wytyczne. Po pierwsze, ta butelka musi być rozpoznana przez klienta nawet w ciemności. Po drugie, kiedy ta butelka się stłucze, to wyłącznie na podstawie jej fragmentu klient powinien wiedzieć, do kogo należy. I po trzecie, musi być fizyczna możliwość wyprodukowania tej butelki za pomocą aktualnie dostępnej infrastruktury. Takie wytyczne otrzymał ponad 100 lat temu Earl Dean, który stworzył dobrze znaną tobie ikoniczną butelkę Coca-Coli. Inspiracją do jej stworzenia były ilustracje owoców kakaowca. Co ciekawe, w składzie Coca-Coli wcale nie znajdziemy owoców kakaowca, ale ich kształt był na tyle ciekawy i inspirujący dla Earla, że posłużył do stworzenia tej fantastycznej butelki. Ta skrócona historia butelki Coca-Coli jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, aby opowiedzieć tobie o pewnym teście, który powinny zdać dzisiaj istniejące firmy, a ten test nazywa się testem rozbicia. Sama nazwa tego testu bezpośrednio nawiązuje do tej wytycznej, która znajdowała się w briefie, który otrzymał Earl, mówiącej o tym, że kiedy ta butelka się rozbije na kawałki, to wyłącznie na podstawie jej fragmentu człowiek powinien potrafić powiedzieć, do kogo ta butelka należy. Podobnie jest dzisiaj z firmami, które projektują swoją komunikację wizualną, pisaną, dźwiękową. Wyłącznie na podstawie fragmentu komunikacji, który dociera do odbiorcy, odbiorca powinien móc powiedzieć, do kogo należy nadawany komunikat. Tak? Zadaj sobie takie pytanie, czy jeśli usuniesz ze swojej komunikacji logo, to ludzie wciąż będą wiedzieli, kto do nich mówi? Czy jeśli zobaczą wyłącznie twój tekst, to czy na podstawie tego tekstu będą w stanie powiedzieć, kto do nich mówi? Czy jeśli zobaczą twoje zdjęcia, tekstury, czy usłyszą charakterystyczne dźwięki twojej firmy, to czy będą w stanie powiedzieć, do kogo należy ta komunikacja? Dzisiaj logo nie ma już pierwszoplanowej roli. Bardzo często jest też tak, że odbiorca widzi wyłącznie fragment twojej komunikacji. Bardzo często jest też tak, że twoje logo jest bardzo małe i przede wszystkim inne elementy komunikują się z otoczeniem. Dlatego bardzo istotne jest to, aby zadbać o unikatowość, charakterystyczność każdego z elementów, za pomocą których komunikujesz się z ludźmi. W przypadku butelki Coca-Coli nawet z zasłoniętymi oczami rozpoznasz, do kogo ona należy. Rozbij swoją markę na drobne kawałki i zobacz, co ci zostanie.